Ja się bardziej martwię o swoje umiejętności posługiwania się tymi. Nie posługiwania się, tylko moje umiejętności w tych wszystkich hazardach i tak dalej, tych grach hazardowych. Oho. Tu są jacyś nieprzyjaciele. I teraz mogę wziąć, tak właśnie, broń do walki w zwarciu i mogę wypróbować Solus. Tak sądzę. No, nawet nie jest aż tak bardzo wolny, jak się obawiałam. No i zobaczymy, jak sobie z Solusem poradzimy. Hyc, hyc. Nie ma tu żadnych skrzynek, ani nic? Jesus Christ. Oho, teleport. A ty to kto? The graveyard gates are locked. That miserable sod in there won't open them. Kto? No point me staying here if I can't get in. That gravekeeper's a total git. Sam jesteś total git. No dobra, wygląda na to. Tak, że bramy sobie tak łatwo nie otworzymy. Więc musimy znaleźć drogę naokoło. Czy ten portal nam się do tego przyda? Nie za bardzo. Nie. Niestety nie. A, no patrzcie państwo. You have a whole set? That must be worth a bleeding fortune. Yeah, I smashed open the crypt and it was all just lying there. You better hide it to make sure no one else steals it. Don't worry. I've got it stashed all over the yard. No one's going to find it. Not even them undead what's wandering around. Only thing I didn't manage to hide before they turned up was the helmet. It'll be all right here for now, and I'm keeping them gates locked till I can sell the lot. Shh! What was that? Someone's out there. I better go. Yes. Get out of my house, you bloody peasant. All right, I'm leaving. I just needed somewhere to sleep. Tia. Podsłuchaliśmy póki co wystarczająco, żeby wiedzieć, że powinniśmy się zainteresować tym, co ukradł biednym umarłym grabarz. No proszę, w razie czego jakbyśmy nie mieli łopaty do tej pory, to właśnie ją dostaliśmy. Ale ja łopatę już miałam wcześniej, więc dla mnie taki podarunek średnio najeża. Aczkolwiek, może sobie zaraz z tym panem porozmawiamy. Tylko tak, czy mógłbyś się przez chwilę nie patrzeć w moją stronę? Nie, nie patrzysz się. Czemu? O, właśnie. Nice. No wiecie co? Okej. Okay. Nice. Słodziutko. Hello. Guild business, is it, eh? Hmm? You want to go through them old kingdom gates? I tell you they ain't been opened for generations. They say that only Nostro the gatekeeper could open them. But old Nostro died a couple of hundred years ago, and now the secret's buried with him in his crypt. I suppose you'll be wanting access to the graveyard. Well, let's go. Czy czasem nie mam w tej chwili w rękach hełmu Nostro? Nostro's crypt is on the far side of the graveyard. Over the river and up the hill. Oh, that old thing. Someone gave it to me as a present. What? Nieważne. Wait. Nieźle.
Nagrobek nosi napis. Tu spoczywa Brom, stracił rodzinę i życie przez bandytów. Dlatego tępię bandytów. O, a propos. Będzie ich sporo tutaj, z tego co widzę. Nagrobek głosi. Drapiesz w jego trumny od środka. To nasz odwet za twoje zbrodnie. Kogoś chyba zakopano żywcem. Słyszę to znaczy, że jest tutaj jakiś trup, który nie chce grzecznie spoczywać w grobie. Nagrobek nosi napis. Tu spoczywa Kenneth Nin. Teraz można go zapraszać na kinderbale. O rety. Po co ktoś chciałby nieumarłego na... The crypt you're after is up the hill, at the back of the graveyard. Oh. Mi się po prostu misklikło. Ale tu jest świeżo kopane, więc... Hyc, hyc. No pięknie. Chyba się przyda, jak sądzę. Nieznany, nigdy cię nie zapomnimy. Bardzo nieznany. Kolejny tatuaż wycia. Tutaj więcej już do kopania nic nie ma, nie? Nie, nie ma. Wiem, że to takie trochę nieedukacyjne. Napis głosi: John i Sarah Miller, nierozłączni przed wypadkiem, jeszcze bardziej po. Maler, ateista, cały wyszykowany, a nie ma gdzie pójść. Stokrotne dzięki za wycieranie butów. What? A, no tak, stoimy na nagrobku. Rover był oddanym psem i przyjacielem, ale biegał mokry podczas burzy. O! Boli. Dla wujka Carla Kinby jesteś nam sporo dłużny. No tak. Cóż, bywa. Pana nie zapraszałam. Nie organizuję kinderbali. Jeszcze? Dużo was tu. Tu... Sio. Wy, którzy na mnie patrzycie, pewnego dnia do mnie dołączycie. Tu spoczywa Owen Moore, który zmarł, mając długi, których nie był w stanie spłacić. Może lepiej dla niego, że zmarł. Co ciekawe, grabarzem nie umarli się, w ogóle nie interesują. Przepraszam państwa, ale ja jestem w tej chwili zajęta wędkowaniem. Wędkowanie to taka uspokajająca czynność, że nawet zombie wstrzymają się od atakowania naszego bohatera w tym czasie, jak znam życie. Będą patrzeć, jak wyławiam tę piękną rybę. Klucz, but, cokolwiek. A może część zbroi Nostro? Ojeju, zawzięta. Zdobycz. Okej. I co złapałam? Kluczyk. I tak jak mówiłam, zombie chyba grzecznie poczekały. O matko. Pełne ręce roboty. Mój miecz nie ma chwili spokoju. Całe szczęście, że nie muszę dbać o zdrowie tego grabarza. Okej. Dobra, bez przesady. Takiego zachowania... Okej. Jednak musiałam chyba dbać o zdrowie tego grabarza. Zaraz się przekonam o tym. Miecz Nostro. Miło. Tu nic nie widzę, tu też nic nie widzę, tu też nie widzę opcji do kopania, ale... Tu spoczywa pani P-Dem. Śmierć bez i żyli długo i szczęśliwie. Smutne.
Tu spoczywa szeryf Ty Nice. Przeniknął do obozu dwóch ostrzy, ale nie wyszedł już z niego żywy. Pech. Nikt nie jest w stanie wstrzymać oddechu przez 10 minut. Nie wiem tego, nie próbowałam i raczej próbować nie będę, bo nie umiem pływać, więc nie mam takiej potrzeby testować takich zdolności. Skunksa też w domu nie trzymam, więc... Mech. Czy ja to już czytałam? Tak. Jagas Sonog, śpiący w mroku, zbudź się i powstań. Żeby udowodnić wam, że mogę to wszystko zabrać do grobu, pochowano ze mną popioły mojego dobytku. Ha! Okej. Okay. Sprytne. Kurety. Dużo ich tu, dużo ich tu. Ród Suteru. Okej. Okay. Tu spoczywa Skorandeit, nekromanta obejmujący śmierć. Ród. Pokaż, co masz. Pokaż, co chowasz w swojej trumnie, koleś. Srebrny klucz. Jestem za. Chodźcie do mnie, groszki. Oj. Nie ten przycisk. I rozkopywanie kolejnych grobów oraz... O właśnie, a propos. Może jakaś kolejna część zbroi Nostro? Nie, srebrny klucz. Też może być. Diakon Sutor już nie żyje. Nelly mówi żegnaj. Można i tak. Kati Suter. Pierworodna Suterów. Będzie nam cię brakować. Mary Sutter. Młoda żona i dobra matka. Odeszła zbyt wcześnie. Też smutne. Nie w tej chwili. Poczekajcie. Momencik. Patrzcie, jacy grzeczni. Jak miło. Teraz mogę się wami zainteresować. O, ale tłum. Niestety nie dzielę się gotówką wykopaną z grobów, przykro mi. James Sutter. To tragedia, gdy ojciec przeżywa syna. Cóż. Prawda. Prawda, prawda. Kurde, ten cmentarz jest wręcz... Powiedziałabym, że zarobaczony. Pełno pasożytów się tu włóczy. Nie dziwię się, że grabarz nie chciał otwierać drzwi do cmentarza. O, nice. Okej, teraz sobie poczytam. Płyta nagrobna cytuje legendę i rzekł on: zacząć dla nas ohydne nic. Płyta nagrobna jest poważnie uszkodzona. Napis głosi: moja rodzina zapłaciła kamieniarzowi 5 sztuk złota za tę płytę. Czego się spodziewali? Dobra, widzę, że nie mogę sobie poczytać, bo mi przeszkadzacie. Tu spoczywa pan Zan Ryder. Teraz, kiedy nie żyje, nie wydaje się już taki zły. Tu spoczywa James Scorun. Nikt za nim nie tęskni ani nie płacze. Dobrze, że gnijesz w ziemi. A to już było przykre. Takie niefajne. Twardy. Dwa ciosy musiałam na niego przeznaczyć. O! Kolejne miejsce, gdzie można kopać. Eliksir woli. No niekoniecznie. Grób w grób. Można coś wykopać. Eliksir zdrowia. Nic. Czego się gapisz? Czego się lampisz? Sic gorgamius alos subiectatus nunc? Co? Nie wiem, niestety. Tu spoczywa Tobias Morn. Nie znaliśmy cię za życia, a teraz odszedłeś. Smutne. Nie obawiajcie się końca, bo przez me powieki i ziemię widzę promienie słońca. Mała apetyczna wizja. Panowie zombie i szkielety, chwilę poczekajcie na mnie. Wracam do wędkowania.
Wędkowanie na cmentarzu to mój ulubiony sport. Jak widać. Ta mistrzowska wędka nie jest wiele lepsza od tradycyjnej wędki. Niestety. Też mi ciągle ryby chcą zwiewać. Tudzież klucze, tudzież buty, tudzież inne rzeczy. I co tym razem? Tarcza na ostro, w wodzie! Pięknie. Ups. No, wyciągnij tę broń, dziękuję. Okej. Tu spoczywa mroczny książę Sibelis. Skończyły się jego krwawe rządy. Oh. No cóż, nie dostaniemy się tam. Tu jest ławeczka, uroczo. Tu kto? Tu spoczywa Lady Filorn. Filorn. Zginęła z własnej ręki. To się nazywa samobójstwo. Ciekawe, co było przyczyną. O, zbroja nostro. Troszkę zardzewiała. Podejrzewam, że nie umarli wstają, bo nostro chce odzyskać swoją własność. Dobra, a teraz WW, znajdź się. Gdzie jesteś? Czego się gapisz? To chyba już czytałam. Tak. Znajdź się, WW, gdzie jesteś? Tędy chyba jeszcze nie szłam. O. Ten przyjemniaczek prosi się o to, żeby oberwać po czerepie. Oj, uruchomienie tej cutscenki nie było zamierzone. Oj. My armor, my helmet, my sword. Oj. And my shield. Gather for me in the path I shall yield. Słodziutko. My armor, my helmet, my sword and my shield. Gathered for me, so the path I shall yield. Wygląda na to, że wystarczy trupowi przywlec jego zabawki i od razu się cieszy. Jak dla mnie bomba, aby więcej takich zadań. Proste do wykonania, szybkie. So, you helped the old one recover his armor. I'll let you through then. Be careful though. I don't want your finger marks all over me. What? Dziękuję, że zakończyliście wreszcie tę nieszczęsną cutscenkę. Bo ja jeszcze nie zwiedziłam wszystkiego i nie zamordowałam tego... Nie tutaj. Tego cholernego... I jednego zombiaka, który tam się kręcił. Moją drogą wygląda na to, że przez przypadek rozwiązałam zagadkę. Wydawało mi się, że mam założyć ten pancerz, ale nie pamiętałam po prostu całości zadania. No cóż. O! Jak miło! Skrzyneczka, dobrze, że się wróciłam. No to by było smutne, gdybym ją... ominęła. Albo i nie. Mizerny to skarb, wędka. O właśnie. Teraz już cię nie ma, koleś. No dobra, nie będę więcej gadać z trupem, nie ma sensu. A co na tej tabliczce jest napisane? Tu spoczywa Nostro, strażnik bramy. Okej. Widzę, że przysługa za przysługę. W sumie nie muszę się przejmować tym, że padł mi ten cholerny grabarz. Tak naprawdę to mu się należało. Jak się jest dupkiem, to się leży 6 stóp pod ziemią. Tędy nie mogę przejść. A tu coś jest? Tu nic nie wykopię. Och, wel. Trudno. U grabarza chyba nic już mi nie zostało do obrabowania. Tak mi się zdaje. Tu chyba zaglądałam, tak. Okej. Super.
akt wandalizmu. Z mojej strony. A czemu by nie? I tutaj były te drzwi, do których muszę się przepchnąć. Hyc, hyc. Stara cmentarna ścieżka. I więcej przeciwników. O, właśnie taki. I moja epicka celność, lub jej może raczej brak, należałoby powiedzieć. Ciekawe, jak wysoko uda mi się nabić mnożnik. Fajnie by było z tego wyciągnąć jak najwięcej pedeków. To jest chyba idealne miejsce do nabijania pedeków. Już mam 25 mnożnik. Wow, 28. Jeszcze jacyś nie umarli. Jeju. Jakie to wspaniałe miejsce. Och. Jestem szczęśliwym człowiekiem. 36. Przy właściwie zerowym wysiłku. Dobra. Ciekawe, jak wysoko uda mi się to podbić. Czterdzieści siedem, 48, no, 49, 50. 52. O, już nie ma więcej? To czekajcie. Przedmioty, eliksiry i teraz tak. Eliksir lat siły. Ekwipunek, przedmioty, eliksiry. Eliksir lat zręczności. Mam nadzieję, że to w ten sposób działa, oczywiście. Że niczego nie pomyliłam. Eliksiry. Jeszcze raz eliksir lat zręczności. Mistrza woli i wieku woli. Wieku woli. I oczywiście, że mistrza woli, sobie zwiększymy w ten sposób pasek many. O, 102 tysiące. Tak. Nice. Dobra, wydajmy te punkty. Nie ma sensu ich magazynować niepotrzebnie. O nie, zostań. Zapomniałam o tym. No, to jeszcze chwilkę potrwa. You are not welcome here. What? Kto mnie tu nie chce? Turn back while you still can. Nie ma mowy. Mordowałam do tej pory tyle trupów. I zdobyłam tutaj tyle doświadczenia, że nie mam zamiaru się wycofywać. Nie ma mowy. Kolejna bezużyteczna fiolka zmartwychwstania. Tajemniczy głosie, jeszcze masz dla mnie jakąś radę? Życiową?
Tak, tak. Ciekawe, kto to mówi. No, nie mam tam za bardzo jak z tej rzeczki sobie chyba łowić, co? Nie, za wysoko. Mi się zdaje. Niestety żyłki nie mam takiej długiej. You shall not pass, bla bla bla. A tobie co? Ups. Co to było? Nie wiem, co to było niestety. Przykro mi. Moc srebra ponownie. No drzwi. I... O proszę. Krąg umarłych.